To wyjątkowe święta, takie jakich jeszcze nie doświadczyliśmy. Powinien to być czas spędzony razem, czas dzielenia się dobrem. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą. Walka z epidemią, zdrowie warszawianek i warszawiaków wymaga dobrego przygotowania. Jako miasto robimy wszystko, by sprostać tej trudnej sytuacji, zadbać o bezpieczeństwo personelu medycznego i zdrowie mieszkańców. Ale będziemy wdzięczni za każdą pomoc, każdy gest wsparcia. Bardzo ich dziś potrzebujemy. Już dostaliśmy pierwsze dary, maski, żywność. Serdecznie za nie dziękujemy. Przekazujemy wszystko instytucjom, które tego potrzebują. Dzisiaj szczególnie potrzebna jest żywność i woda dla osób ubogich i bezdomnych. Codziennie staramy się zapewnić posiłki dla personelu medycznego na kwarantannie, gorące obiady dla powstańców, paczki dla uwięzionych w domach seniorów. Tu także każda pomoc się liczy. Potrzebujemy także środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, maseczek, gogli, rękawic i płynów do odkażania. Jako miasto je kupujemy, ale każda kolejna sztuka jest na wagę złota. By lepiej zarządzać pomocą, otworzyliśmy specjalny adres e-mail i dedykowaną stronę ze wszystkimi informacjami na miejskim portalu wolontariatu Ochotnicy Warszawscy. Proszę o kontakt wszystkie firmy i organizacje, wszystkie osoby fizyczne, które chcą nas bezpłatnie wspomóc. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i proszę, bądźmy w tych trudnych czasach solidarni.